Niech Pan darzy Was spokojem. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Choć kiedy myślimy o Kościele Katolickim, kiedy myślimy o takim centralnym miejscu, oczywiście zaraz na myśl przychodzi nam Bazylika Świętego Piotra na Watykanie. Jednak matką wszystkich kościołów jest Bazylika na Lateranie. To jest to pierwsze miejsce, gdzie urzędowali papieże. Potem wybudowano Bazylikę Świętego Piotra i tam. Przeniósł się papież, to jednak dzisiaj liturgicznie wspominamy to wyjątkowe miejsce i przede wszystkim ten wyjątkowy Kościół. I słowo Boże prowadzi nas ku refleksji nad Kościołem, z jednej strony nad budowlą, czyli miejscem, które jest poświęcone Panu Bogu i w którym Pan Bóg jest obecny, ale również też nad tą refleksją nad Kościołem jako wspólnotą, której Pan Bóg udziela życiodajnej wody. Dlatego w pierwszym czytaniu otrzymujemy fragment z księgi proroka Ezechiela. Prorok ma widzenie otrzymane od Pana, i w tym widzeniu przez Anioła prowadzony jest do świątyni, czyli do tego najważniejszego miejsca w Izraelu, do tego miejsca, w którym obecny by był Bóg i z którego udziela łaski Izraelowi. Więc Ezechiel jest w świątyni i tym symbolem łaski Bożej jest woda, Wypływająca ze świątyni. Faktycznie ciężko jest tą łaskę pokazać, dlatego pismo święte pokazuje tą łaskę jako wodę. Oczywiście w kontekście Izraela, w kontekście ludów tamtych krain, ta woda zawsze jest życiodajna. Oni bardzo jej potrzebowali. Czy to było źródło, czy to była jakaś rzeka, czy to może jezioro, czy to oczywiście był deszcz, który był bardzo potrzebny. Często ten deszcz nie padał, czasami i latami, i jak padał, był znakiem Bożego błogosławieństwa. My trochę może inaczej patrzymy na tą wodę, otwieramy łazienkę, odkręcamy kran i już mamy potrzebną wodę. Jednak popatrzmy tutaj na ten obraz z Bliskiego Wschodu, gdzie woda jest znakiem łaski Bożej, bo woda, jak wszyscy doskonale wiemy, daje życie. Więc jest ta woda, która wypływa spod progu świątyni w tych różnych kierunkach, i wschodnim, i północnym, i południowym. I co ciekawe, ta woda wypływa wypływa wzdłuż stepów, czyli właśnie tych miejsc suchych. Potem rozlewa się też w wonach, wodach słonych. No właśnie, tu jest ciekawe, woda, ale słona, która nie daje życia. Więcej, woda chyba, która nawet i niszczy. I kiedy ta woda ze świątyni będzie na stepie, czy w tych wodach słonych, wtedy wody stają się zdrowe. Uzdrowicielska moc. Tej wody wypływającej ze świątyni, to śmiało możemy powiedzieć, uzdrawiająca moc łaski Bożej. Więcej, potem, kiedy to wszystko rośnie nad brzegami potoku, mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa, owocowe których liście nie więdną. Widzimy, że ta woda ożywia wszystko, co jest wokół i z tej pustyni zamienia się w coś pięknego, coś wspaniałego, coś życiodajnego. Dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu, pozostają przy życiu też i różne zwierzęta, które potrzebują tej wody, i różne zwierzęta, które w tej wodzie żyją. A potem jeszcze widzimy owocowanie tego wszystkiego, czyli trochę byśmy popatrzyli, że Bóg daje łaskę, łaskę ożywiającą, łaskę, która ożywia kościół, łaska, która ożywia nas. A co potem się dzieje? Chrystus mówi, abyście szli i owoc przynosili. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. To trochę, trochę jak misja chrześcijanina w świecie. Mamy dawać ludziom dobry pokarm, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z uzbożych, więc dajemy Słowo Boże jako pokarm, ale również lekarstwo, bo to Słowo jest lekarstwem. Nawet gdybyśmy tutaj spojrzeli... Na to, że te owoce będą służyć za pokarm i za lekarstwo, możemy zobaczyć tutaj w jakiś sposób alegoryczny również i Eucharystię. Wyrasta zboże, wyrastają winogrona. Jest to i pokarm na życie wieczne, ale równocześnie jest to lekarstwo dla nas, grzeszników lekarstwo na grzech. I kiedy patrzymy na Psalm 46, który dzisiaj otrzymujemy, wspólnie modlimy się tym refrenem, Bóg jest we wnętrzu swojego kościoła, Bóg jest obecny, bo Bóg jest centralny i Bóg tu jest najważniejszy. A potem nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. To są te nurty, o których dzisiaj mówi prorok Ezekiel. I w tej samej świątyni jest obecny Chrystus, tylko już jest trochę inaczej. To, co ma jako wizję Ezechiel, no, nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. Chrystus przychodzi do świątyni, a tam widzi za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Czyli nagle okazuje się, że w tej świątyni jest targowisko. To miejsce, które jest miejscem Bożej obecności, miejsce, które ma być spotkania z Bogiem, składania ofiary, modlenia się i przyjmowania łaski, nagle staje się Oczywiście technicznie rozumiemy po co ci bankierzy. Pamiętamy, że te monety rzymskie były z wizerunkiem Cezara, więc trzeba było je zamienić na monety bez wizerunku. Jak ktoś przybywał z daleka, skąd miał wziąć baranka czy inne zwierzę ofiarne? Przecież nie prowadził dziesiątek czy może setek kilometrów jakiegoś baranka ofiarnego. Kupował to na miejscu. Dlatego to wszystko jest wokół świątyni. Ale Chrystus chce pokazać, że tu nie chodzi o handel, może nawet i handel z Bogiem że ja mu monetę, że ja mu baranka, że mu ja mu jakąś owcę, czy wołu, czy gołębia. Nie. Targowisko jest jakby w podwójnym znaczeniu. I trochę sprzedawania, czyli tego, co tam się dzieje tak bardzo realnie, i tego trochę, co się dzieje duchowo. Handluje z Bogiem, chce Go przekupić, chce Mu dać może jakąś łapówkę, chce coś dać, żeby móc z powrotem otrzymać. Dlatego Chrystus mówi, nie róbcie z domu Mego, z domu mego Ojca targowiska. I potem ta sytuacja, w której on pokazuje, skąd wypływa łaska, co jest centralne. Nie budynek, nie świątynia, ale żywy Bóg. Tam obecny w tym miejscu, święte świętych, a tutaj przed nimi staje żywy Bóg. Wcielony Bóg, Jezus Chrystus. Dlatego mówi: zbóżcie tę świątynię, ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Wiadomą rzeczą jest. Że nie rozumieją. 46 lat budowano tą świątynię. Mówię, Matyją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. Nie rozumieją. Ale co jest piękne i co jest znaczące? Gdy z stał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. To jest niesamowite. Późniejsza refleksja zobaczyć, jeszcze raz zrozumieć we właściwym kontekście. Niech to będzie też i dobra nowina dla nas, że nie zawsze wszystko w tym momencie rozumiemy, ale potem będzie się to objawiać. To zmartwychwstanie Chrystusa będzie rzucać światło na inne słowa, na te wydarzenia, które w pewnym momencie były przed nami zakryte. Niech dziś Bóg, będąc żywą wodą, Udziela nam siebie, a my bądźmy tymi, którzy idą i owoc przynoszą. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.